Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Znajdujemy się oczywiście w Nowigradzie. I co? Sen w Wielkim Mieście. Zaczynamy zadanie z wątku głównego. Bez przedłużania, to jest siódmy poziom postaci, czyli już pewnie otrzymam za niego. Za to zadanie myślę, że otrzymam około 10 punktów doświadczenia. Szukam sobie w sumie te wszystkie. Wszystkie tam warto szukać, zwłaszcza dla alkoholu, bo alkohol to jest podstawa do wykonywania podczas medytacji eliksirów. Dobra, muszę się udać do śniączkę w starym domu. Dobra, gdzie jest wejście do tego starego domu? Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corintilli. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. O, proszę, ty jacyś bezdomni. Dlaczego to stoisz? No pewnie czekasz, wyśnij historię tego domu. Dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Dobra, no to wchodzimy. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się wpuszczał. Okej, słyszę jakieś dziecko. No to już źle brzmi, jak słychać dziecko. Takie typowe horrorowe klimaty. No już dziecka nie słychać. Dobra, czyli muszę iść na górę, pokazuje mi mapa. Przestań. Odejdź stąd. Jest też klapa w podłodze, dobra. Zostaw. Gada przez sen, to jakoś palnięta chyba. No dobra, zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Sara, to nie jest ta śpiączka, śniączka. No, trochę podobny do tego Janka. Tak, on miał Janek. Obudź się, to tylko sen. Obudź się. Lalka, poddasz. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Przestań. Odejdź stąd. Czyli pewnie bożątko ją tu trzyma. Zostaw. To są jakieś drzwi, tylko pytanie, gdzie one prowadzą. Czy na strych, czy nie na strych? Nie. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Regał zostawia przejście do pokoju obok.
Trzeba użyć Ardo. Dobra, przeszukajmy to. Rysunek kołyski. Kartka zawiera nakreślony w pośpiechu rysunek kołyski. Wygląda to na dzieło dziecka. Faktycznie. Teraz mi podałby znaleźć tą lalkę. I też jest szmaciana laleczka. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Dobra, słychać takie dosyć niepokojące dźwięki dochodzące zewsząd praktycznie w tym domu. Dobrze przynajmniej, że Geralt zauważył kołyskę, bo ja kompletnie nawet nie zwróciłem uwagi na tą kołyskę. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Gdzie tu jest ta kołyska? Okej. Dobra, nawet jej nie widziałem. Dzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec był chyba na dole. Rysunek przedstawiający piec chlebowy. Odłóż to, błagam. Dobra, piec chlebowy był na dole albo w piwnicy. No, czy mi się tu nie przewidziało nic? Dobra, czyli pewnie na dół muszę zejść. Tak jest, dobra, tu mamy ten piec chlebowy. Całkiem dobry rysunek, taki dokładnie odzwierciedlający to, co tu się znajduje. Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko, po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Okej, okay, no to się dogadaliśmy. Teraz musimy iść do tej śpiączki, ale tu, o proszę, Arda trzeba użyć.
co to za kanały są tutaj? Jakiś tajemny schowek w ogóle, fajnie, buty zabójcy. Wcześniej tego nie zauważyłem, ale warto by było chyba tu przeszukać to wszystko. Jakiś mieczyk, ale to żółty mieczyk, to tam nie interesuje mnie takie pierdółkowate rzeczy, ale te buty całkiem interesujące się wydają. Dobra. Mnie nic ciekawego. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło Bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc okay. Jesteśmy umówieni. Teraz tylko porozmawiać z bankierem, żeby sobie dał spokój z tym domem. O, nie ma to jak spierdzielić ze schodów. Dobra. Wejdźmy do bankiera. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Dobra, wiem. W domu zalęgło się Bożątko o imieniu Sara. Jest wyjątkowo złośliwa. Zostawiłem ją w spokoju, ale powinieneś o niej wiedzieć. Dziękuję za szczerość. A nie pozbyłbyś się tego stworzenia? Sam sobie możesz poradzić. Wystarczy, że napalisz w piecu łopianem. Bożątka nie cierpią łopianowego dymu. Z pewnością ucieknie. Nie będę wdawał się w wojny z potworami. Srał pies Bożątko i ten dom. Sprzedam go jakiemuś frajerowi. I dobra. Prawda jest taka, że już... Czy ja wykonałem jakieś zadanie, czy nieukończone? Dama w opałach, to cały czas wiadomo, o co chodzi. Zakończone, cały czas jest siódmy poziom. Ale zanim udam się do Jesiotra... O kurde. Czemu ja miałem taki miecz w ogóle na sobie? Aż dziwne. Dobra, wypadałby rozdać punkty umiejętności. I okej, glifu to nie. Znak Quen w sumie rozwinę sobie. Alternatywny tryb pozwala podtrzymać aktywną tarczę, ale jej używanie i zablokowane ataki zużywają wytrzymałość. Pochłonięte obrażenia odnawiają żywotność. Dobra, no to sobie rozdam. Aby rzucić alternatywną wersję znaku, przytrzymaj Q. Dobra. Trzeba o tym pamiętać. I jeszcze jeden poziom i sobie tutaj tam. Jak to wygląda? O nie, tak, nie tak. Dobrze, że tu nikt nie stał, bo jeszcze by mnie straszną łapała. Zerknijmy. Okej, czyli tak mogę sobie przytrzymać. No spoko to wyglądało, fajnie, podobało mi się. Będę używał. Chodźmy do Złotego Jesiotra. Gdzie? Gdzie? Dobra, kowal. Znaczy ja z nim już gadałem? O nie. Proszę, zagrajmy w gwinta. Pokaż mi swoje czyli towary. Będzie klika w gwinta konieczna.
Taka powoli chyba tradycja odcinkowa. W każdym odcinku gram w Winter chyba ostatnio. 10 tysięcy. Dobra, jeszcze 20 i będzie ok. Rzemiosło. O nie. Zagrajmy w Winter oczywiście. Ciri poczeka. Chcę grać w karty. Filipa Eilhart. Tak, ona ma Eilhart czy Einhart? Vernona Rocha mam. Eilhart, okej. Okay. Dobra, lecimy z tym. Jeszcze zaczynam jako pierwszy, no to w sumie dobrze. Karty nie są złe, można grać. Talię potworów. Jak ja tego nienawidzę. Dobra, nie ma sensu chyba teraz. Chociaż z kolei jak się teraz poddam. No nie no, ja nawet teraz nie mam 60 w sumie. Dobra, trzeba to zrobić inaczej. Czyli teraz tak, wyjeżdżamy z ciężkimi działami. On ma 9, ja mam 6, czyli wystarczy, że polecę tym. I mam wygraną, ok. I teraz trzeba polecieć z głową. Teraz będzie walka na wyniszczenie, jak w boksie. O nie, nie, nie. Nie, no jak to tak? Nieładnie, nieładnie. Dlatego nie lubię walczyć i grać z przeciwnikami, którzy preferują karty właśnie potworów talii. Nie no kogo ona jeszcze przyzwie? 52. Dobra, jeszcze jest to do ugrania. Z tym już gorzej. Się w tym rzutem na taśmę, można powiedzieć. Dobra, czy ten kupiec też tutaj gra w Winter? Gdzie on jest? To jest chyba ten kupiec, handlarz. Nie. Zapraszam, zapraszam! Kurde, jakiego ja mam nosa do ludzi grających w Gwinta. O, ten mi się podoba, talia. W sensie nie gościu, tylko talia. Dobra, możemy nią grać. Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie poddaję gry. Jeden szpieg tego sobie podmienię, pięknie. Dwójka szpiegów. I tam sobie podmienię, dobra. Można grać. Co on ma? Cesarstwo Nilfgaardu. Też ma szpiega.
nie? I tak, on ma 17, ja mam 7. Czyli wystarczy, że zagram trzaskujący mróz. I ktoś tam ma 6, czyli to. Nie robi się za ciekawie. Czyli kolejna wygrana. Ja też pasuję, bo i tak mam zbyt dużą przewagę, żeby sobie przegrać teraz. Dobra, no to idziemy do Orin, do Złotego Jeziora, a przy okazji jeszcze tablica ogłoszeń. Przestroga dla nowo przybyłych. Nowo przybyłych informuje się, że w Nowigradzie czcić można tylko i wyłącznie wieczny ogień. Wszelkie inne praktyki religijne poczytywane będą za akty herezji i jako takie surowo karane. W szczególności zabranie się noszenia symboli obcych bóstw, odprawianie poświęconym im nabożeństw i nawracanie na inną wiarę. Jego ekscelencja Cyrus Engelkin Emelfart, hierarcha Wiecznego Ognia. Zawiadomienie o śmierci Joachima Szwana. Czcigodni mieszczanie, z głębokim żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci Joachima Szwana, zasłużonego dla Nowigradu poborcy podatkowego. Uroczyste spalenie zwłok odbędzie się pod koniec bieżącego miesiąca. Rajcy Wolnego Miasta Nowigrad. PS. Jako że rodzina Joachima Szwana nie życzyła sobie podać adresu, listy kondolencyjne proszę wysyłać na adres ratusza. Proszę się o niewysyłanie listów o obelżywej treści. Dobra, to będzie zlecenie wiedźmińskie. Zlecenie Straży Świątynnej Miasta Nowigrad. Ludzie. W ostatnich dniach kilku funkcjonariuszy Straży Świątynnej zostało w sposób bestialski zamęczonych. W tej sprawie toczy się zaawansowane śledztwo, a oprawca tudzież oprawcy nie mogą liczyć na przychylność wymiaru sprawiedliwości. Każdy, kto jest w stanie pomóc strażnikom w wytropieniu i ukaraniu mordercy tudzież morderców, proszony jest o natychmiastowy kontakt z najbliższym posterunkiem Straży Świątynnej. Nagroda czeka. Jednocześnie zawiadamia się, że każdy, kto współpracuje z bandytą albo zataja fakty dotyczące zbrodni, podlega karze tortur, więzienia, a nawet śmierci. Dobra. Wim Vivaldi to oszust. Do wszystkich graczy Gwinta. Krasnoludzki bankier Wim Vivaldi to oszust i szular. Używając sztuczek typowych dla nieludzi, doprowadził mnie do przegranej, po czym bez zbędnych ceregieli, czy choćby możliwości odegrania się, zażądał, abym oddał mu swoje karty. Każdy, kto z nim zagra, prosi się o kłopoty. Ogłoszenie cechu płatnerzy. Cech płatnerzy przypomina, co następuje. Nikt zbroi ni hełmów w Nowigradzie wykuwać i sprzedawać nie może, jeśli do cechu pierwej nie wstąpił i nie okazał dokumentu mistrzowskiego.
Członek cechu dwie korony na 100 wypłacać musi do wspólnej kasy. To drugiemu czeladnika świadomie odbierze ten po wyzysku przez niego wypracowanego cechowi wpłaci. To zbroje i hałmy żelazne jako stalowe sprzedaje ten z listy cechowej skreślony będzie. To na zgromadzenie cechu broń wniesie ten dzienny urobek do kasy w ramach kary wpłacić musi. Ważne towarów. Nie macać. Towar macany do należy do macanta. Okej, to już było. Ile znaków zapytania doszło po przeczytaniu tej tablicy? Żaden. No, czyli tablice są tutaj takie ozdobne w sumie. Jakieś tam zlecenia wpadają od czasu do czasu, widzę. Czy są jakieś zadania poboczne na niższy poziom? Na razie nie ma. Poszukiwania też nie dopiero na 17 najwcześniej. Dobra, oglądam się do jesiotra. Ale do jesiotra wejdę już w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.